Dzień dobry. Kolejny raz dzisiaj o Brugmansjach i o bananowcy. Gdzie idziesz, Jolaś? Gdzie mam stać? Patrzcie, co wyniosłem. Chcę pokazać wielkość z żoneczką. Sadzonka Musa sycchimensis. Bardzo mocno, intensywnie poszukiwany banan. Niezły, co? No, odliczyć to jest ten. Po frani. Po frani, pamiętasz tę praleczkę? No i w tym rosło, ale w tym roku z tego wyjmę i posadzę bezpośrednio w grunt. O, dobrze, zamiataj. Ktoś brudzi, jak ktoś zamiata. No ktoś brudzi, no ja też staram się pozamiatać, a że te banany trochę brudzą tu cytruski. Dobra, idziemy do szklarni jeszcze. Także tak wygląda odrost, on ma chyba 1,5 roku. Sycchimensis naprawdę bardzo szybko rośnie. Bardzo, bardzo jest fajnie odporny. Coś prawie jak basiok, chociaż nie testowałem jeszcze mrozem go. Dobra, teraz tak szybko jeszcze o Brugmansjach. Brugmansjach, nie daturach. Brugmansja, pamiętajcie, nie mylcie. To są dwie różne rośliny. Brugmansja ma kwiaty w dół, a datura ma kwiaty w górę. A więc tak. Tu mam o 3-piętrowych kwiatach oczywiście, bo mylę często. Zobaczcie, pierwsze korzonki. Tylko jest problem, nie mam ziemi. Wszystko wykorzystałem, jutro kupię i posadzę. Druga, Brugmansja. Chwila, żebym nie połamał tych korzonków. Brugmansja sanguinea. Na razie takie białe kropki pokazała, nic więcej. Także na tą jeszcze sobie poczekam. Mam nadzieję, że puści, bo ona ma przepiękne kwiaty. Dwukolorowe, jak dobrze pamiętam. Ale Brugmansja, ha, kurde, nie rozczytam się teraz, będę musiał poprawić. Brugmansja, dobra, coś tam, napiszę w filmie, już puściła ładniutkie listki, jak widać, już nie takie jak przyszły. Brugmansja następna tutaj też już piękne liście wypuściła. Dobra, nazwę też napiszę na filmie, na razie jest spoko, żadnych przędziorków, ładnie rośnie. I od Michała Brugmansja, zobaczcie, jakie to już wielkie, mało tego. To już u mnie w szklarni puszcza kwiatki. Widzicie? Oto. To już są początki kwiatów. Tak samo tam. Teraz co do Brugmansji. W czapce, w szklarni. Wiem, ciepło, nie będę ściągał, bo to krótki film, a na dworzu troszeczkę pizga. Bardzo szybko rośnie. Dałem trochę Milajara, zielony nawóz, troszkę podsypuję. 2 razy dziennie trzeba dawać wody. Tak chlor pije, a jest w wiadrze 20 litrów. No ale kurde, no to rośnie bardzo szybko, pięknie. Na razie, jak widać, jeszcze składników odżywczych nie brakuje. No i nic, zostało czekać, jak zakwitnie. Także jedna Brugmansja, druga, trzecia, czwarta puszcza korzenie, czyli o 3-piętrowych kwiatach powinna żyć. No i ta najpiękniejsza, kolorystycznie. Zobaczymy, czy puści z czasem. Korzonki. Szybki filmik. Może coś jeszcze dzisiaj nagram. Na razie. Skleroza przyjacielem mym. Jeszcze jedna Brugmansja, aczkolwiek ostatnio ją pokazywałem. O ta. Variegata. I któraś chyba z tych wcześniejszych, które mam, to chyba też jest variegata. No, także tak wygląda pięknie. Stoi jeszcze pod ptasiorami. No. Takie dogranko, bo zapomniałem. Nara.